Dzień dobry, witam Was kochani serdecznie. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na makiełki, czyli kluski z makiem. Jeden z Was poprosił mnie o przepis właśnie na te kluski. Powiem tak, jest to bardzo prosta rzecz, ale jeżeli jest taka potrzeba i boicie się czegoś takiego zrobić, to bardzo chętnie powiem Wam, jak to się robi. Co tutaj mamy? Ugotowany makaron. Makaron oczywiście może być dowolny, natomiast ja najbardziej lubię właśnie wstążki, czyli taki grubszy albo po włosku tagliatelle. I ten makaron już jest ugotowany. Do tego potrzebujemy masę makową. Ona już jest przygotowana. Jeżeli nie wiecie, jak ją zrobić, to link do masy makowej znajdziecie pod filmikiem. Tam jest ona przygotowana na makowiec. Jeżeli będziecie przygotowywali tylko i wyłącznie na makiełki, to wystarczy, że zmniejszycie ilość maku. Myślę, że na makiełki, to jest około pół paczki makaronu, wystarczą około 3 łyżki maku. I bakalie takie, jak lubicie, możecie sobie dorzucić i nie będzie z tym żadnego kłopotu. Co jeszcze? Będziemy potrzebowali cukier oraz śmietanę kremówkę. Co dalej? Jeżeli mamy już ugotowany makaron, masę makową mamy przygotowaną, to wrzucamy ją do naszego maku. Do tego wrzucamy 4 łyżki cukru. A może być 5, żeby było słodko. To też według uznania, tak jak lubicie. Oczywiście pamiętajcie zawsze, że zamiast cukru można dać inny słodzik. Może to być miód, może to być erytrytol lub inny, jaki sobie wymyślicie. Co dalej? Do tego wlewamy pół opakowania śmietany kremówki. Tak, na bogato. I teraz wszystko wymieszamy. I żeby teraz wszystko nam się pięknie przegryzło, to musimy to wstawić na gaz. I teraz tak, jak będziemy gotować, bardzo proszę, żebyście cały czas mieszali, dlatego że jeżeli tu mamy śmietanę i makaron, to grozi to przypaleniem. Dlatego trzeba po prostu podczas podgrzewania mieszać. I jak już nam się ładnie podgrzeje, wyłączamy i będzie gotowe do spożycia. Dobrze, kochani, nasze makiełki już ugotowane. Widzicie, jak pięknie się omuskał makaron naszym makiem i tymi wszystkimi bakaliami. Teraz będziemy wykładać. Cudownie pachną. Wspaniałe. Dobrze, kochani. Piękne. A jak cudownie smakują, spróbujcie. Nawet jeżeli nigdy nie jedliście, to spróbujcie, bo są wykwintne. Jeżeli filmik Wam się podobał, makiełki smakowały, zapraszam Was do kolejnych filmów. Subskrybujcie kanał i łapka w górę. Pozdrawiam Was serdecznie.